Cześć, witam wszystkich z tej strony Sniper. Jeśli widzieliście poprzedni film, to gratuluję wam po pierwsze, a po drugie zauważyliście pewnie, że nie pokazałem wam statystyk rozgrywki. A więc najlepszym jednostką był Panzer 4, zadał prawie 8000 obrażeń, zabił 70 wrogów. Mamy Volksgrenadierów, którzy spalili 5 jednostek, główna jednostka, mistrz przetrwania, a tak dalej. Jak widzicie, przeciwnik zadał 10 000 więcej obrażeń, ale ja zabiłem 100 więcej jednostek. To dużo zmienia. Popatrzmy też na wykresy. I przez praktycznie cały czas była dominacja. Pozostałe zasoby. Nie ma właściwie co patrzeć. Na końcu miałem pełno. I tutaj to się utrzymywało mniej więcej tak. Zajęte punkty też w sumie nie ma co patrzeć. Leciłem łącznie 25 jednostek. 21 wyprodukowanej piechoty, 21 utraconej. Wyprodukowałem 3 CKM, straciłem 4. Wyprodukowałem 0 zisów, utraciłem 1. No bywa, bywa naprawdę. No więc to by było na tyle. A teraz przejdźmy do głównego punktu odcinka. Ten odcinek będzie krótszy, ten odcinek będzie zmontowany. I w tym odcinku nie będę wam musiał gadać o tym, co my tutaj mamy za jednostki, bo znowu OKW. Tak więc nie muszę nic opisywać. Jakbym kiedyś miał je porzucić, moje ukochane, to opiszę wam znowu jednostki, budynki, wszystko. Tutaj sobie graliśmy 2v2 z Matraxem na rankingówkach. I problem był taki, że nie wczytywało go. Miał jakiś problem z połączeniem, czy coś takiego. Jak za chwilę zobaczycie. Mam nadzieję, że zobaczycie. Matrax ustępuje miejsca SI. Tak, właśnie. Matraxa wywaliło. I dostałem bota. Pierwsza reakcja oczywiście GGWP, przegrana. No już się tego ugrać nie da, Matrax wyłącza grę, wchodzi sobie w Minecrafta grać. Ja też już myślałem, 5 minut se pogram i robię poddanie się. No co tu więcej zrobić? A później sobie myślę, dobra, na przekór Matraxowi wygram to. Pokażę mu, że to, bo on mówił przedtem, że OKW to jest słabe i dlatego przegrywaliśmy 2 na 2. No, mówię, ja ci pokażę, z botem wygram. Pomyślałem, dobra, skupionko i wygrywamy. Ja przejmuję ten punkt, bot przejmuje ten punkt. Świetna koordynacja. Czemu ja ich nie ruszam? No, w końcu ich ruszyłem. Tutaj lecę już po punkt z paliwem. I zagram bardzo agresywnie, bot też ogólnie. Odwali tu kawał dobrej roboty, jak widzicie, agresywnie leci tutaj, tutaj. No to są saperzy szturmowi, to jest oddział, którego się nie lekceważy, zwłaszcza w liczbie dwóch oddziałów. Teraz już wybrałem dowódcę, wziąłem sobie dowódcę kamperskiego, ciekawe. Tutaj mamy silne umocnienia, czyli stanowiska przeciwlotnicze, budowane przez saperów. Bariery przeciwczołgowe i tak dalej. Możemy to zobaczyć sobie tutaj. Zwykle mamy tylko te dwa, teraz mam jeszcze okopy. Bariery przeciwczołgowe, stanowiska, flag. Tutaj Volksgrenadierzy otrzymują możliwość stawiania min oraz bunkrów. Ponownie mamy tutaj artylerię oraz działo przeciwpancerne i ostrzał artyleryjski. Za słoną dymną to jest? Nie, to jest strzeliwująca się artyleria. Tutaj pojawiają się przeciwnicy. Bot wycofuje swoich saperów do wieży. I tu też się pojawiają przeciwnicy. Z CKM-em. No i tu są saperzy szturmowi. Długo CKM nie przeżył. Znaczy przeżył, przejąłem go sobie. Ci tutaj w wieży dalej siedzą. Trzymają się całkiem nieźle. Nie, nie chcę być Matraxem.
Patrzcie, jak ten bot ciśnie. Dwóch żołnierzy biegnie za nimi. I tutaj też biegnie do przodu, przejmuje punkt. On się nie przejmuje niczym. Kolejni poginęli. Też bot tutaj był. Teraz się wycofał, jak został mu jeden, ale już tu przybiegli moi. No i przeciwnik ma tu bardzo słaby... słabo tutaj ma. Chciałem powiedzieć, że słaby czas, czy coś takiego, ale to po angielsku ma sens, ale po polsku już niezbyt. Po polsku się nie ma bad time'a. I nie chodzi o łóżko czas. Tutaj znowu CKM stoi. Nie wiem, czy on mi tak... A, ten dlatego mi laguje. Bo jak coś klikam i to mi już przełącza na niego. Nie chcę na niego. Ja chcę być dalej na sobie. Mój CKM tutaj stoi, ładnie broni wszystkiego. Tutaj też wszystko ubezpieczane i biegną dwa oddziały. A bot jak tu ciśnie, to jest w ogóle piękne. Stoi CKM, bot go okrąża dwoma oddziałami. Tymi odciąga ogień, a tymi jest tutaj. Też są niestety przygwożdżeni, ale czekają. Oni wiedzą, że mogą się podnieść. Się podnoszą. I za chwilę CKM zostanie znowu unieszkodliwiony. Dlaczego? Dlatego, że ten bot świetnie zagrał. I CKM-a już nie ma. Teraz została tutaj piechota wroga i transporty, które są otoczone. Transporty za chwilę już pada. Ci też już są mocno bici. Teraz jeszcze tutaj mają pancer Fausta. Czy jeszcze ten Kubelwagen zniszczy ten pojazd? To by było ciekawe. Tam już jest działo przeciwpancerne. No i został zniszczony. Można go obsadzić. O ile dobrze pamiętam, to bot właśnie obsadził ten pojazd. I co rzuca się w oczy? Cała mapa jest praktycznie przejęta. Jeszcze nie ma 5 minuty. Cała mapa jest już nasza. Tutaj już lecą oddziały przeciwnika. Tych musiałem wycofać, niestety byli mocno obici. Nie wiem, czemu ten CKM jest tak do dupy ustawiony. Ale tutaj już są przejmowane jedne z ostatnich punktów. No chyba CKM tu padnie, no nie może przeżyć. No. Ale bot utrzymuje pozycję. Tu jest drugi CKM. Też jest Vickers. To też jest Vickers? Nie, to jest Maxim. I nie chcę patrzeć na tego. Tutaj oczywiście przejmowany kolejny punkt zwycięstwa. Jak widzicie, został im tu jeden. Więc czołgów raczej się nie spodziewamy. No i bot przejął właśnie ten transporty uniwersalne. Tutaj są oddziały szturmowe ponownie. I CKM. To jest złe połączenie na taki pojazd, który może łatwo teraz paść. Już się chyba nie wycofa. Zwłaszcza, że wpadł właśnie w moją piechotę. A tutaj już się pojawił transporter. Karabinem. W ogóle co ciekawe, Matrax chciał grać dowódcą z Szturm Tigerem. Ten transporter właśnie jest w tym dowódcy. Tak więc bot wybrał nawet dowódcę, którego Matrax chciał. Jeszcze możemy się przekonać, klikając, bo nas pewnie przetransportuje. Dokładnie jest Szturm Tiger. Ale teraz już chcę patrzeć na siebie. Kolejne oddziały szturmowe szturmują. Ale patrzcie to, ile tutaj jest saperów szturmowych. To jest aż piękne. Oni wpadają w pułapkę. Oni już stąd nie uciekną. Zabili mi dwóch żołnierzy.
Zginął im cały oddział 6 szturmowców. Biegną kolejni. Nie wiem, czy ten teraz nie zginie. A, wycofałem go na szczęście. To jest już kolejny oddział. Oni nie mają tutaj szans w ogóle się przebić. I w tym czasie jest przejmowany ten punkt. Wszystko, co mają, ustawili tutaj. Przydałby się moździerz, prawda? Jedzie już Puma. Nie wiem, skąd ten bot już Pumę ma. Jak ja jeszcze nie postawiłem sobie sztabu. Przez czas, a nie przez brak zasobu. Ale no cóż, już tutaj ma sztab. Już Puma przyjechała. Cała mapa przejęta. Już wtedy sobie żartowałem, że oni się zaraz poddadzą i się poddali. Tak to się właśnie zakończyło. Więc Matraksie kochany, OKW nie jest słabe, to ty jesteś słaby. Dobra, żarty żartami, przechodzimy do wyniku. I co ciekawe, bot sprawował się bardzo dobrze w walce, ale w statystykach wyjdzie, że w sumie nie zrobił aż tak dużo. Po prostu był tam, gdzie był potrzebny, robił to, co było trzeba. I robił to dobrze. Ale nie robił tego tak dużo. No i on nie rozwalił całych oddziałów szturmowych za pomocą saperów szturmowych. Co mi się udało osiągnąć w tej bitwie? Czemu tak długo to ładuję? To jestem ciekawy. Odcinek montowany, mógłbym tu zrobić cięcie, ale ciągle gadam. Więc możecie mieć pretensje, że odcinek jest dłuższy. Musicie teraz czekać, bo ja gadam i nie utnę tego, jak gadam. Nawet teraz. Myślicie, że chwila ciszy? Nie. Nie będzie cięcia. Czekacie ze mną. Chyba, że nie chcecie widzieć wyniku, to zostawcie lajka. No i widzicie, od razu jest wynik. Wiedziałem, że nie zostawiacie lajków. A powinniście. Chociaż wtedy byście wyniku nie zobaczyli. Zostawcie lajka tak czy inaczej. Więc mam tutaj oczywiście najlepsza jednostka, drużyna saperów szturmowych, 20 zabitych wrogów. Ani jeden oddział nie został stracony. CKM Maxim został stracony. Zadane obrażenia aż 1500. 8 minut to jest całkiem dużo. No i tak jak mówiłem, bot zrobił mniej niż ja damage'a. Prawie najmniej ze wszystkich. Zabił najmniej jednostek. Stracił tak średnio. Ale obszarów ile zajął? To było coś. Patrząc na wykresy. To bot był powyżej mnie. Szybciej robił swoje jednostki. No i co tu więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawiajcie suby, lajki, komentarze. Cześć, cześć, pa, pa.